Będziemy mówić na temat urzędów i darów służb. Urzędy Boże i dary służb. I ten pierwszy list do Koryntian 12:1-11 tutaj jest dla nas też ważny, bo mamy tutaj kwestie duchowe, ale Ducha Świętego. I chciałbym też, żebyśmy sobie zanotowali list do Efezjan 4:11-12. List do Efezjan 4:11-12. On, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Urzędy Boże. Urzędy Boże są czymś, co też jest nie do końca dobrze zrozumiane w Kościele, bo one mi określają wykonywania jakichś działań służebnych jedynie, ale stanowią formę kierowniczą. I forma kierownicza jest, w ogóle forma kierownicza dla ludzi w Kościele jest czymś dramatycznym, bo ludzie uważają, że narodzenie z Bożego Ducha to jest coś takiego, że stają się, że człowiek narodzony z Bożego Ducha staje się człowiekiem zupełnie niezależnym od innych ludzi. No i to jest wielki błąd, myślę. Ja też tak kiedyś myślałem, bo to się z tego musiałem opamiętać. Zrozumiałem, czym jest w ogóle wolność. Że wolność to jest... W ogóle wolność polega na tym, że przed nami pojawia się zarys wszystkich możliwości. Kiedy człowiek jest zniewolony, to nie widzi wszystkich możliwości. A kiedy człowiek jest wolny, im bardziej jesteś wolny, tym bardziej widzisz więcej możliwości. Jakie to są możliwości? Wszystkie to są możliwości. To nie są możliwości jedynie dobre albo jedynie Boże. Nie! W ogóle ja zauważyłem niesamowitą prawidłowość. Jak ludzie zaczynają być coraz bardziej wolni w Chrystusie, to przed nimi się rysują takie możliwości, które są w ogóle nie Boże, że się w głowie nie mieści. Przeciwnym jest to, że je wybierają. Okazuje się, że wolność w Chrystusie, ona w ogóle nie oznacza mądrości, bo wolność to nie jest mądrość. Chcę, żebyście wiedzieli bardzo ważną rzecz o rozwoju duchowym. Ja o tym powiem więcej we wrześniu. Że najpierw Bóg czyni cię wolnym, a potem mądrym. O co chodzi? W ogóle na czym polega prowadzenie kościołów? Na czym polega rozwój królestwa? My najpierw czynimy ludzi wolnymi. No i w pewnym sensie ja to robię, w cudzysłowie, to jest taki strzał w kolano tutaj. Dlatego, że tu się realizuje słowo, u tym Jeszury nie wierzę. Ludzie, którzy przychodzą do społeczności, przychodzą w ogóle do kościołów i oni zaczynają być uwalniani. Jak oni przychodzą w tym swoim stłamszeniu i zniszczeniu, no to wtedy oni patrzą na mnie, w ogóle widzą we mnie Chrystusa. I słuchają tego, co ja do nich mówię i przyjmują tą wolność. Są uzdrawiani, uwalniani, wyprowadzani i umacniani. I gro tych ludzi, którzy wychodzą z tych kanałów swoich, podczas tego umacniania, uwalniania, dochodzi do wniosków, że w ogóle już nie muszą mnie słuchać. Bo po prostu. Ja to notorycznie. Ja się w ogóle do tego przyzwyczaiłem. To jest dla mnie normalna sprawa. To tak jak z dzieckiem. Masz dziecko, jak to dziecko jest malutkie, karmisz go piersią, wychowujesz, chodzisz, ono się w ogóle, tam ci się buduje w jakichś tam rzeczach, no ale generalnie ono jest zależne od ciebie. Im dziecko jest bardziej, im bardziej dojrzewa, poznaje życie, to teraz zobaczcie, co się dzieje. W pewnym momencie dziecko dochodzi do wniosku, że jest mądrzejsze od ciebie. Ono ma na przykład 15 lat. I ono uważa, że w ogóle, a co ty matka wie? Wiecie w ogóle? Ja to wiem. Człowiek.
On ma 15, tak? Matka ma w ogóle 40, na przykład 5. Ale on wszystko wie. Matka przeżyła w ogóle kawał życia, przeżyła kupę dramatów, kupę w ogóle innych rzeczy. Ale nie, przecież ja jestem mistrzem świata. Ja pamiętam, jak my z synem naszym rozmawiali, że on wie, że on jest taki inteligentny. Mówię, człowiek, już skończyłeś 14 lat, załóż firmę, wyprowadź się z domu i żyj. Kurczę, wszystko wie. Wolność, drodzy przyjaciele, ona powoduje, że powstaje potężna ilość możliwości przez człowieka. Nie dziwcie się, że ludzie uwalniani, tak? Zaczynają na przykład bruździć przeciwko Kościołowi, występować przeciwko Tobie, jako przeciwko autorytetowi, jakiego. No nie dziw się temu, to jest normalne. Bo im bardziej ktoś wolny, tym bardziej niezależny. I dopiero jako wolny człowiek, ów człowiek musi podjąć świadomą decyzję, nie decyzję z bólu, nie decyzję z deficytu, tylko musi podjąć świadomą decyzję, że będzie od Ciebie zależał jako od mentora. I tu się kłania dopiero temat synostwa, ojcostwa. Bo na początku to zazwyczaj między liderem a jakąś owcą jest relacja lekarz-pacjent. Prawda? A potem dopiero rysuje się przyjacielska relacja ojciec-syn, ojciec-córka, czyli mentor i uczeń. I tak było z Jezusem, tak było z Jego uczniami. Przecież zobaczcie, co oni w ogóle robią. Na początku, no przecież Piotr, no czujesz Piotra. Piotr już dochodzi do takiego momentu, że tam staje w ogóle jak super, mówi, wszędzie na to pójdę. Na krzyż. Że Jezus stoi, mówi Piotr. Kurcz, 3 razy nie zapieje, przy Ciebie się nie zaprzesz. I on nigdy. On się nigdy nie zaprze. Spod krzyża zwiali wszyscy. Została jedna matka, tak? Została była prostytutka Maria z Magdali i został małolat 17-letni, proszę Ciebie, ja, tak? Który tak naprawdę w ogóle dlatego tam został, bo zrobił coś takiego, że w ogóle trzymał się Jezusa jak kondyczka. Cały czas człowieku leżał na nim, człowieku gdzieś tam chodził, za nim człowieku się wtulał w niego, wziął tak, w ogóle się do niego przyzwyczaił, że został pod tym krzyżem. Ja tam kurczę, w ogóle takiego jego mam. A reszta co? Kozaków? Ogór pod siebie i zjadł. Tak? Już nie było w ogóle, wiesz, kozaczek. Ale tak jest, to jest życie. W ogóle wiecie, to życie jest. To życie. W ogóle my musimy w ogóle, to, bo to życie jest. Tak? Urzędy są czymś, co jest dla wielu ludzi niezrozumiałe. Ludzie przychodzą, mam Ducha Świętego, Duch Święty mnie prowadzi. Ja mówię, wiesz co? Na 99% prowadzi Cię Twoja zwyrodniała psychika. 99%. Ty masz Ducha Świętego, ale pojęcie o słuchaniu Ducha Świętego, tak? Ty masz takie, proszę Ciebie, jak koza o jeżdżeniu na kowanie. Daj się przygotować! A kim Ty jesteś? Ja mówię, urzędnikiem Bożym! Powołanym do Twojego życia, aby Cię wprowadzić na odpowiedni tor, aby Cię rozpędzić. A więc nie szufluj, tylko zacznij słuchać. Ale jak to do ludzi mówisz, to oni mówią, to jest uzurpatorstwo. Ja mówię, nie, to jest list do Efezjan. List do Efezjan. Ja Cię nie poniżę. Ja Cię nie zniszczę. Po cholerę, ja tu jestem. Kto Ty mnie takiego dajesz? Ja mam, człowieku, to przecież jeżeli ja z Tobą spędzam czas, życie kładę, tak? To chyba w ogóle zauważasz, że Cię kocham, czy nie? Mówię, taki dzień. Że siedzę z Tobą, tak? Jestem w Twoich problemach, żyję w ogóle z Tobą. Nie dałem Ci kopa w tyłek i powiedziałem, żyj z Duchem Świętym. Tak? Ale kiedy zaczynam Cię prowadzić pod pewnym sposobem, to Ty do mnie mówisz, ja mam Ducha Świętego, ja wiem, jak mam iść. Mówię, to idź. Tylko czego ode mnie chcesz? Urząd. To jest urząd. To jest instytucja pewnego rodzaju. To jest jakaś bryła, która zawiera w sobie pewną formułę władania.
I tacy są urzędnicy Boży. Nam nie wolno myśleć o urzędnikach Bożych w inny sposób. I tutaj też ja nie mówię o czymś takim, co jest propagowane w szeregu religijnych kościołów, gdzie się uważa, że pastor, tak, to jest w ogóle pośrednik między Bogiem a nimi. I że teraz, proszę Ciebie, ja będę chodził i ja będę w ogóle, bo pastor powiedzieli, tak? To nie o to chodzi. No nie ma pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Urzędnicy to nie są pośrednicy. Urzędnik to nie jest pośrednik. Urzędnik, tak, to jest pewnego rodzaju formuła zarządu. Zarząd jest dobry. My Polacy strasznie boimy się zależeć. Ten naród jest wylękniony, zakompleksiony, tak, i zbuntowany. W tym kraju wybierało się króla elekcyjnie. W tym kraju, no w kraju, no jak można króla elekcyjnie? We wszystkich normalnych monarchiach w ogóle ojciec płodził, syn był królem. W Polsce dochodzą do miejsca, wybierzemy króla demokratycznie. Co to jest w ogóle demokracja? Demokracja to jest system działający w piekle. Natomiast Królestwo Boże, ono ma jedną formułę zarządu, to jest monarchia. Tak? Zauważyliście to? Bóg nie jest nazywany prezesem spółki. O, wielki Jahwe, prezesie spółki niebiańskiej. Z ograniczoną odpowiedzią. Nie modlimy się, tak mówimy królu. Królu. To jest monarchia. I teraz o co chodzi? W monarchii wszystko funkcjonuje jak w monarchii. Jak w monarchii. Bóg, kiedy tworzy formułę Kościoła, to ją tworzy monarchicznie. Tego się nie wolno bać. Nie wolno bać się przywództwa. Bo przywództwo jaki ma cel? Aby twoje życie było wprowadzone na odpowiedni tor i żebyś się na tym torze rozpędził. To robi przywództwo. Ja chcę, żeby moje dzieci się rozpędziły. Ja nie zamierzam dominować moich dzieci. Ja moje dzieci kształtuję, uczę, chcę je wstawić na prawidłowy tor, heja do przodu dzieciaki, tak? Przecież ludzie, my mamy dzieci w leasingu, tak? Przecież ja w ogóle rozumiem, to w ogóle ja nie jestem na swoje dzieci skazany, no. Ja nie żyję dla moich dzieci. Ja nieraz jako małżeństwo, będę małżeństwo mówił o małżeństwie, jak ja mówię o małżeństwie, mówię, pamiętajcie, przede wszystkim w małżeństwie jest to, na początku, że w ogóle żona czy mąż jest ważniejsza niż dzieci. Człowiek. Dzieci są na drugim planie. Jest taka reklama pasty do zębów, jak mama tłumaczy córce i mówi tak. Tatuś jest jak ząbki. Jedny na całe życie. Trzeba o nim dbać. Dam pastę do zębów wychodzi. Rozumiem w ogóle. Teraz na czym coś polega? Nie wolno nam przede wszystkim bać się urzędu i musimy zobaczyć, że urzędy są nam ku dobremu. Teraz posłuchajcie, mogliście mieć do czynienia z szeregiem chorych urzędów. I posłuchaj, mogłeś widzieć chorych ludzi, którzy są na przywódczych stanowiskach, ale nie możesz się tym zgorszyć. I nie możesz zatwardzić się i powiedzieć, o, bo tam był jakiś bydlak przywódca, to ja się teraz będę bał przywódców. Ale są przywódcy, którzy nie są bydlakami. Ja jestem przywódcą z krwi i kości, a nie jestem bydlakiem. Rozumiesz? W ogóle są normalni przywódcy, którzy życie kładą za owce swoje. Tacy są ludzie. I nie można powiedzieć, że jak byłem zraniony przez jakiegoś przywódcę, to ja się teraz zamknę. Jak się zamkniesz, tak? To urząd nie będzie mógł na ciebie wpłynąć. Jak nie będzie mógł wpłynąć na ciebie urząd, to twoje życie zostanie ograniczone, spowolnione. A więc to musimy. I musimy też umieć skorzystać z urzędów. Tak? Bo urzędy to nie jest coś takiego, że teraz przychodzę, bo też o to chodzi. Ludzie, którzy są na urzędach Bożych, oni w ogóle wielokrotnie to robią inne rzeczy, niż na resztę. Ja wam pokażę w ogóle, jak działa wypłacenie państwa. Patrzcie, w naszym kraju płaci się potworne podatki, tak? Płacimy potworne podatki. To wszystko, jak się zlicza do kupy, no to ja nie wiem, jak już pieniądze ci zabierają, nie mam.
Generalnie są to wielkie podatki. Dlaczego te podatki takie są? Bo te państwo zajmuje się między innymi szeregiem rzeczy, którymi się państwo nigdy zajmować nie powinno. Na przykład państwo się nie powinno zajmować edukacją dzieci. Teraz sobie wyobraź, że wszystkie pieniądze, które są na edukację dzieci, tak? Od początku edukacji, czyli od powiedzmy 6 roku życia do matury, prawda? One są uwolnione w społeczeństwo. Czujesz klimat? Jak od razu rośniemy? Dlaczego? Bo obowiązek uczenia dzieci jest na rodzicach. To rodzice mają uczyć dzieci, na przykład, prawda? Na przykład. Jest mnóstwo rzeczy, których państwo nie ma mieć, nie ma robić. Dlatego w Biblii jest napisane, że państwu ma wystarczać 10% dochodów od przeciętnego obywatela i za to się utrzyma państwo. A ty 23% samego VAT-u płacisz. Nie VAT-u, tylko... Dobrze powiedziałem, tak? Płacisz potworne pieniądze. Bo państwo się zajmuje rzeczami, którymi się nie trzeba zajmować. Rzecz, na przykład, która w naszym kraju jest wrośnięta, tak? Wszelkiego rodzaju renty i emerytury. Rozumiecie? Biblia nie przewiduje takich rzeczy w ogóle. Takich rzeczy nie ma. Nie ma. My się przyzwyczailiśmy do tego, że to jest, nie? Ale normalnie człowiek, który pracuje, powinien sobie poodkładać pieniądze na swoją starość. Człowiek powinien odkładać sobie pieniądze na to, na sytuacje, które były sytuacjami kryzysowymi. Tak. Dlaczego? Bo normalnie Bóg przewidział, że człowiek jest logicznie myślący, mądry. Tak? Tylko, że diabeł pookupiał ludzi i państwa zaczęły się zajmować ludźmi. W ogóle rolą państwa nie jest zajmowanie się ludźmi. W Biblii pokazane jest, że rola państwa to jest co? Ochrona, tak? Ochrona przed uzurpatorami. Czyli państwo ma za zadanie, Paweł mówi, nie na próżno władza miecz nosi. Ale co mówi? Jeśli czynisz dobrze, nie bój się władzy. Czyli władzy trzeba się było co? Bać. Władza miała się zajmować tym, aby obywatel nie był niszczony przez drugiego obywatela. Prawda? Czyli miała w ogóle patologię trzymać za mordę. I władza również miała, tak? Wynagradzać, tak? Osoby, które są szlachetne w kraju. No człowieku, to na to miało im starczyć 10%. No i na to by wystarczyło. Tak? Na ochronę i na nagradzanie bohaterstwa. A resztę to się ludzie mieli sobą zająć, bo co mówi zasada Boża? Każdy swój ciężar poniesie. Jest Jezus, a nie Zus. To Jezus jest twoją ostoją na starość, a nie Zus jest twoją ostoją na starość. To jest wielka różnica. Ale że żyjemy w tym wypaczonym systemie, to na wszystko patrzymy w wypaczony sposób, tak? Ludzie w ogóle nie chcą słyszeć o Bogu, który czyni nas odpowiedzialnymi. Tak? Ale święty Paweł mówi, w grzechu bądźcie dziećmi. Tak? W grzechu, w tych rzeczach patologicznych. Musicie być jak dzieci, czyli musicie odchodzić od tych rzeczy w sposób naiwny. Prawda? A w rzeczach, które są rzeczami ważnymi, bądźcie dorosłymi. W ogóle Bogu chodzi, żeby ludzie byli dorośli. Nie, bo to nie jest miejsce patologii, gdzie, wiecie, takie, dzisiaj to takie, jak ja słucham, jak nurki różne są w ogóle, że to jest ten Bóg, i on, tam takie dzieci chodzą, takie popierdółki, rozumiesz, całe życie, rozumiesz, wiesz, i on ich tam prowadzi, tamtego poklepie, tamtego pokłotego, ty masz garb, a niech będzie błogosławiony twój garb, rozumiesz, ty masz wodogłowie, niech będzie błogosławione twoje wodogłowie, rozumiesz, o co chodzi, bo jesteście wszyscy moimi dziećmi, co to jest, ojciec Wirgiliusz? Człowieku. To jest normalna, zdrowa postać, która mówi, chce, żebyście byli normalni, silni, zdrowi. Teraz tak. My mając chory ogląd takich rzeczy, jak na przykład są w naszym państwie, my mamy obawy, które podsyca diabeł, jeżeli chodzi o uległość urzędów. Tak? Bo mówimy, no kurczę, całe życie jesteśmy wykorzystywani, idą w ogóle, nasze zaufanie idzie w ogóle w dziwną stronę, tak? Ale pamiętajcie, my nie jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na patologię i uznają tą patologię za wymierną. Musimy uznać, że istnieją zdrowe urzędy Boże. I poprzez te urzędy, tak, Bóg kształtuje swój Kościół. Poprzez indywidualne prowadzenie każdego wierzącego i poprzez usługę urzędów. Po prostu. Jak wyglądają urzędy? Ja
Zawsze mówię, że jak uczę o tym, to są to, jak można sobie to najprościej obejrzeć na swojej dłoni. Nauczyciel jest jak najmniejszy palec ręki. Jego słowa niosą doświadczenie, objawienie i prostotę. Posłuchajcie, co definiuje nauczyciela Słowa Bożego. Objawienie, doświadczenie, prostotę. Jak ktoś chce Ciebie uczyć na podstawie teologii czy rzeczy, które nie przeżył, to nie jest urzędnik żaden. Każdy nauczyciel, który jest na urzędzie nauczycielskim, bo nauczać mogą różni ludzie, to nie o to chodzi, ale urzędnik, wiesz co będzie zawsze miał? Świadectwa tego, czego uczy. Więc on będzie mówił z objawienia. On nie będzie Ci czytał Biblii. On będzie mówił Ci przetrawiony pokarm. On nie będzie Ci rzucał informacji biblijnych. Bo Biblia kosztuje 90 zł, każdy sobie może kupić i poczytać. Tak? To nie o to chodzi, żeby Biblię czytać. Tu chodzi o to, żeby wyłożone słowo przekazywać ludziom. Jest jak wół napisany przy Ciebie, że podchodzi Filip do eunucha, eunuch czyta Izajasza, ten go pyta, rozumiesz? On mówi, jakże miałbym rozumieć, jeśli ktoś mi nie wyłoży. No proste rzeczy. Zobaczcie, jak ludzie opacznie rozumieją. No a nauczyciel, ta służba, ten urzędnik jest jak palec najmniejszy, najcięższy, bo wchodzi najgłębiej. On najgłębiej wejdzie. Tak? On rozbija błędy doktrynalne, wierzenia i sposoby myślenia. On to rozbija. A wprowadza na ich miejsce, tak? Prawidłową doktrynę. Prawidłową, nie powiela doktryn. To robi nauczyciel. Nauczyciel każdą rzecz jest w stanie Ci wyłożyć od A do Z. U niego są rzeczy krótkie, jasne, konstruktywne. Po usłudze urzędu nauczyciela Ty po prostu wiesz. Nie masz tysięcy pytań w tych sprawach. Usługa nauczyciela jest na zasadach tak lub nie, białe lub czarne. Rozumiecie, o co chodzi? Poza tym nauczyciel uczy, w jaki sposób wprowadzać te rzeczy w życie, a nie podanie jedynie zasady. Tak? To jest to. Główne dary, które towarzyszą nauczycielowi, to prorokowanie, poselstwa w innych językach i wykładanie języków. Jeżeli mają działać dary, to te działają u nauczyciela bardzo silnie. Mamy drugi palec. To jest pasterz, czy też pastor. Definiuje go nadnaturalne złączenie z Kościołem. Nadnaturalne zaręczenie się wręcz z Kościołem. Lokalnym lub z poszczególnymi ludźmi, którym pastorzuje ten człowiek. Bo to są różne formy pasterstwa. Gotów jest oddać życie za owce, leczy je, opatruje, karmi i rozumie, co ma w sobie pasterz. On leczy owce, opatruje, karmi owce i rozumie owce. Jak ktoś jest pasterzem i mówi, że nie rozumiem, ja nie rozumiem Ciebie. Ja rozumiem, że ludzie grzeszą i się cieszą jeszcze do tego. Ja to w ogóle świetnie rozumiem. To dla mnie w ogóle nie jest żaden problem. Pasterz jest zaręczony z Kościołem. Cieszy się z nim i cierpi z nim. On jest z ludźmi. Pasterze są z ludźmi. Pasterze nie są dyrektorami, którzy przychodzą, dają wytyczne. Rozumiecie? Pasterz żyje z owcami. Rozumiecie? Kiedy byłem pierwszy raz w Izraelu i rozmawiałem z Bogiem na temat tego, byłem w trakcie zakładania pierwszego kościoła i mówiłem, Jezu, jak to było, że ci ludzie za Tobą chodzili w ogóle? Co to w ogóle było? Jak,
Co ty robiłeś? I wiecie, co na nim powiedział? Byłem z nimi. On tym ich ujął. W ogóle on ich nie ujął znakami i cudami. Ta pierwsza formuła to była taka, że on zaprasza do domu ich, on zaczyna im pokazywać swoje życie, on z nimi jada, on z nimi pija, on z nimi chodzi w różne miejsca, nie? On im proponuje, wiecie co? Rodzinę. On im rodzinę zaproponuje. Oni go pytali, gdzie mieszkasz, a on do nich mówił, chodźcie, to zobaczycie. Wiecie, on tak robi. To jest pasterz. Główne dary, które towarzyszą pasterzowi, to dary uzdrawiania, słowo mądrości, słowo wiedzy i dar wykładania języków. To rzeczy, którymi się musi, w których się musi poruszać. Płynnie. Pasterz. Palec środkowy, najdłuższy, to ewangelista. Ewangelistą jest ten, kto zdobywa duszę dla Królestwa Bożego przy towarzyszeniu temu znaków, cudów i nadprzyrodzonych przejawów mocy Bożej. Każdy z nas ma głosić Ewangelię, ale nie każdy jest ewangelistą. Każdy z nas ma mówić ludziom o Jezusie, opowiadać. Do tego jesteśmy powołani. Ale nie każdy jest ewangelistą. Ewangeliści w pewnym sensie oni wykonują, jakby ci to powiedzieć, powiedzmy tak, pojedynczy wierzący jest jak sierp, który ścina głowy. Ewangelista jest jak kombajn. Pojedynczy wierzący jest jak siewca, który idzie ze swoim workiem i sieje przez całe życie, tak? Ewangelista jest jak potężny siewnik. Rozumiesz? To jest różnica. Różnica tak naprawdę polega na tym, że ewangelista, on poświęca temu swoje życie w zasadzie. Jak ja patrzę czasami na ludzi, którzy są u nas w kościele i którzy robią ewangelizację, nie? I oni, czy tak jest, czy inaczej, czy czują się dobrze, czy gorzej, tak? Czy jest zimno, czy ciepło, jasno, czy ciemno, idą, rozstawiają sprzęt, głoszą Ewangelię. Jak widzę, jak wkładają w to pasję swoją, to ja wiem, że to są ewangeliści. Ja widzę tych ludzi. Ewangelistom też towarzyszą działania Bożej mocy, jeżeli chodzi przede wszystkim o dary uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar wiary i słowo wiedzy. Im to towarzyszy najbardziej, ponieważ są to dary, które są mocno skierowane do ludzi, którzy natychmiast tego potrzebują. Najwięcej uzdrowień przecież jest wśród ludzi, których nie spotkali się jeszcze z Bogiem. Często ludzi, którzy w ogóle w Boga nie wierzą. Prorok, palec wskazujący, zawsze pokazuje. Prorok zawsze pokazuje. To do proroków się ciągle przypieprza sama religia, że oni osądzają. Czemu osądzacie? Tylko to umiem. Tak jakby zapytał piekarza, dlaczego on piecze bułki, a nie podkuwa kołnierz. No bo on jest piekarz. Taki ma fach. Prorok jest... Przede wszystkim prorok pokazuje to, co mówi teraz Pan. Teraz. To jest słowo na obecny czas. To jest słowo do ludzi indywidualnych i to jest słowo do społeczeństwa. Rozumiecie? Co teraz mówi Pan? Po drugie, prorok potwierdza kierunki. Jakie kierunki? Które Duch Święty daje ludziom do ich wnętrza. A po
trzecie, prorok przychodzi z objawieniem. Prorocy Nowego Testamentu to nie są prorocy Starego Testamentu. Do proroka się nie przychodzi, żeby się dowiedzieć, co Pan ma mi do powiedzenia. Rozumiecie? Bo to, co Pan ma ci do powiedzenia, masz odbierać od Ducha Świętego, który jest w tobie. Tam jest największy prorok. Prorok zewnętrzny może ci potwierdzić to, co masz w swoim duchu. Ale na przykład, jeśli nie masz czegoś w swoim duchu, na przykład, mieszkasz sobie w Radomiu, nie zamierzasz w ogóle pojechać na przykład na misję do Afryki, nie interesuje cię Afryka, nigdy nie myślisz o Afryce, w ogóle lubisz Afrykę. Chcesz tutaj być w kościele, chcesz głosić i przyjeżdża prorok i mówi tak, Pan mi pokazał, że masz pojechać do Afryki. I to fałszywy prorok. Fałszywy prorok. Nigdy go nie słuchaj. Jeżeli prorok nie powie ci czegoś, co jest w twoim sercu, to jest fałszywy prorok. Bo to nie jest czas Starego Testamentu, że ludzie nie mieli Ducha Świętego i przychodzili do proroka i się pytali, co Pan powiedział. Dzisiaj nie pytamy proroka, co Pan powiedział, bo dziećmi Bożymi nie są ci, których prowadzą prorocy. Dziećmi Bożymi są ci, których prowadzi Święty Duch Chrystus. Amen? Niektórych prowadzi Pismo Święte, niektórych prowadzą prorocy, tak? Niektórych prowadzą odczucia, ciało czy świat, tylko Duch Święty. I teraz prorok ma za zadanie potwierdzić to, co jest w tobie. Bo w tobie może być iskierka mała. I ta iskierka może być taka słaba jeszcze, że ty w ogóle nie umiesz jej ogarnąć, nazwać. Prorok ci pomoże w tym. Prorok ci w tym pomoże. Prorok to nazwie w tobie, określi, nada temu siłę, tak? Uruchomi to w tobie. To zrobi prorok. Prorok dokonuje osądów też, sprawiedliwych sądów. Prorok wypowiada się na temat tego, co się dzieje w rzeczywistości duchowej i w rzeczywistości fizycznej. On to nazywa. Prorok mówi wielokrotnie personalnie. Nie tylko do zjawisk, ale prorok mówi konkretnie. Ten i ten człowiek jest w błędzie. To mówi prorok. Dlaczego? Dlatego, że prorocy mają przez Boga dane prawo sądu. Każdy z nas ma dane prawo sądu. To też nie jest tak, że tylko prorocy. Ale prorocy robią to na skalę szerszą niż pojedynczy człowiek. Bo oni też widzą w skali szerszej niż pojedynczy człowiek. Krótko powiedziawszy, prorok to widzący. On widzi. Najczęstsze, w zasadzie większość darów towarzyszy prorokowi. Większość darów. Nie będę mówił, to jest większość. Po prostu. I kciuk, który jest w stanie spiąć całą rękę w pięść. To jest apostołstwo. Apostołowie są jak kameleony. W różnych odcinkach swojego życia i funkcjonowania zawierają w sobie wszystkie urzędy. W pewnych sytuacjach są ewangelistami, w pewnych są pasterzami, w pewnych są prorokami. Apostoł jest ciągle w ruchu. Nie w ruchu często fizycznym, ale ciągłym ruchu duchowym. Apostoł on buduje, zajmuje się szeroko pojętą formą budowania. Odnajduje teren, znajduje przestrzeń, dostrzega ludzi, funkcjonuje jako organizator. Jest w stanie zainspirować każdą rzecz od zera. Krótko powiedziawszy, apostoła zrzucisz w ogóle na pustynię, a on tam założy kościół. To zrobi apostoł. Rozumiecie? Ewangelista nie będzie wiedział, kogo tam ma ewangelizować, tak? Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Pasterz nie będzie wiedział, kogo ma tam pasterzować. Nauczyciel nie będzie wiedział, kogo ma tam nauczać. Nie będzie też tam komu nadać kierunku, tak? A apostoł tam zacznie kościół.
Ktoś powie, jak on to zrobił? Nie wiem, jak on to zrobił, ale zrobił. To są apostołowie. Apostołowie w ogóle, oni zarządzali zawsze Kościołem, szeroko pojętym Kościołem. Jak będziecie kiedyś chcieli poczytać sobie historię Kościoła w ogóle, nie? Będziecie zainteresowani tymi rzeczami, to zobaczycie, co to było. Biskupi, prezbiterzy, obecnie zwani pastorami, bo to się tak nazywa, bo to jakby pastor to jest w ogóle funkcja zarządzająca. Teraz się mówi, jest kościół, jest pastor, to się tak wszystko kręci wokół takiej formuły greckiej. No jest po prostu dyrektor, który tym zarządza, on jest też pasterzem jak najbardziej, nauczycielem. Natomiast kiedyś to tak nie było. Kiedyś na czele kościołów stali biskupi, czyli zarządcy, i prezbiterzy, czyli starsi. Czyli którzy starsi w Chrystusie byli, tak? Czyli biskup był i prezbiterzy, którzy byli wokół niego. To była taka rada starszych. A biskup to był ten, który zarządzał danym zborem. Ale wszystko ustawiali apostołowie. Oni chodzili od kościoła do kościoła. Od Efezu do Koryntu. Od Koryntu do Filipii. I mówili tak. Tak trzeba robić. Idziemy w tą stronę. Kierunkujemy tą rzecz, tak? Potem, z czasem, w historii Kościoła zobaczycie pewną patologię, która zaczęła następować. Ta patologia zaczęła polegać na tym, że rola biskupów i prezbiterów, czyli zarządców, tak, i starszych, ona podniosła się, tak, w randze, a rola apostołów spadła. Nie chciano już słuchać apostołów. Apostoł coś założył, coś zrobił, ale już go tam nie chciano podejmować. Szybko ustanowił tam. Apostoł budował, siedział z tymi ludźmi, poukładał to, ustanowił tam zarządców, ustanowił radę starszych i wielokrotnie odchodził stamtąd. Często jak wracał, już go nikt nie chciał. O tym czytamy w Biblii. Odrzucali Pawła. W ogóle wiecie o tym, że koniec Pawła. Koniec życia Pawła. Jak będziecie chcieli w ogóle poczytać sobie też źródła pozabiblijne, historyczne źródła, nie? I dotrzecie sobie do tych rzeczy, to w ogóle koniec Pawła to był w ogóle Paweł, on umiera w samotności, wiecie? On nie umiera w splendorze apostoła. W ogóle Paweł, on nie wie tego, że to jego teologia zwycięży. On nie wie. Rozumiecie? On nie wie, czy zwycięży jego teologia, czy zwycięży na przykład teologia Piotrowo-Jakubowa. Bo wiecie, że teologia Piotrowo-Jakubowa była inną teologią niż teologia Pawłowa. Pierwszy Sobór Jerozolimski na przykład, on ustanawia, tak, z łaski jesteśmy zbawieni, przez wiarę Bożą to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, kropka, tak? Ale pewnych rzeczy musimy się trzymać. I co teraz? I powstaje na przykład list do zborów pogańskich, tak? Nie jemy z krwią. Nie jemy tego, co zadławione. W ogóle wiecie, pamiętacie to? A właśnie. Co tam się dostaje do tego? Tam się dostają różne formuły judajskiego prawa. I Paweł na przykład, kawał swojego życia on spędza na tym, żeby rozwalać systemy judajskich praw. Widzimy dramat Galacjan. Paweł zakłada kościół w Galacji, tak? Na teologii czystej łaski, tak? Gdzie nie ma absolutnie żadnych praw. Prawda? Te prawa, w cudzysłowie, one znajdują się w duchach ludzi i ludzie mają żyć według wewnętrznego kodeksu, czyli wewnętrznego prowadzenia Bożego Ducha. Tak? Ale kto? Przychodzą inni ludzie, bo Paweł odjeżdża, odchodzi, zaczyna zakładać inny kościół, przychodzą ludzie. Kim są ci inni ludzie? To nie są niewierzący. To są wierzący z soboru, przepraszam, z kościoła jerozolimskiego. To jest ekipa od Piotra, od Jana i od Jakuba. Może mniej od Jana, bardziej od Jakuba. To Piotr i Jakub tam, Jan też, ale to Piotr i Jakub są filarami tego zjawiska. To jest kościół, którego Paweł nie założył. Paweł nie założył kościoła w Jerozolimie. W Jerozolimie kościół powstał w wyniku, tak, ewangelizacji Piotrowej. I tam się nawrócili w zasadzie sami Żydzi. Prawda? I teraz oni zaczynają rozpropagowywać teologię judeo-chrześcijańską. Czyli tak, Jezus umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, uznajemy go za Pana, ale
przy tym wszystkim należy przestrzegać pewnych przykazów. I wiecie, Paweł jak odchodzi, to Paweł w ogóle nie wie w ogóle tego jeszcze, że to jego teologia zwycięży. Więc Paweł odchodzi w samotności, w bólu. Jest napisane, wszyscy mnie zostawili w ogóle. Ten mnie zdradził, ten odszedł do świata, tamten mnie wystawił. Wiecie, facet ma 12 lat więzienia za sobą, tak? On ma 12 lat. 90% tak, listów pochodzi w ogóle z więzienia, przemycane są jako krypsy. Nawet on ich nie pisze, tylko mówi komuś, a potem podpisuje się tylko pod tym swoją ręką, nie? Wiecie, to w ogóle, czyli w ogóle widzicie rolę apostoła. Wiesz, on w pewnym momencie mówi, my jesteśmy jako omieciny tego świata. Najpotężniejszy urząd Boży. Najpotężniejszy. Od tamtego czasu rola apostołów w zasadzie zaczyna zanikać. Kiedy zaczyna powstawać z powrotem rola apostołów? Mniej więcej, to jest mniej więcej, jakby zaczyna to wchodzić jakieś, nie wiem, na dzisiaj 300 lat temu. To zaczyna się pojawiać. Krok po kroku, od ruchów metodystycznych, od ruchów wesleyowskich, prawda? Potem zaczyna się przebudzenie na Azusa Street, jakby, rozumiecie? Zaczyna być ruch zielonoświątkowy, zaczynają pojawiać się, tak? Apostołowie. Jak dzisiaj w ogóle komuś mówisz, ktoś mówi, a dlaczego, jakim prawem ty tak mówisz? Na przykład zrobiłem kiedyś w internecie coś takiego, że powiedziałem, zrobiłem taki cały cykl doktryny apostolskiej. Wiecie, jakie to się wylało szambo na mnie? Jakim prawem ty to tak ustanawiasz? Ja mówię, prawem apostoła. A ja się z tym nie zgadzam. Ja mówię, ale co to mnie obchodzi? A co ty jesteś? Mówi, drugi papież? Ja mówię, nie. Ja nie jestem drugi papież. Bo na przykład bardzo ludzi przeraziły te rzeczy. Na przykład ja napisałem wyraźnie, mówię, kobieta w duchu jest taka sama jak mężczyzna. Nikt nie ma prawa powiedzieć, że kobieta nie może usługiwać. Jako nauczyciel, jako pastor, jako apostoł. To jest, mówię, doktryna apostolska. To nie ma, że mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Tak samo jak doktryną apostolską jest święty rozwód. Nie ma czegoś takiego, że małżeństwo jest natury niebiańskiej. To jest herezja. Bo to jest w kościele katolickim zrobiony sakrament z tego, a w kościele protestanckim zasada moralna. No nie można. No jak nie można? Jak nie można? Jak Jezus powiedział, że w niebie ani za mąż wychodzić nie będą, ani że nic się nie będą, lecz będą jako aniołowie. Jakiej natury jest małżeństwo? Ziemskiej. Ziemskiej. Tutaj masz męża czy żonę, w niebie pójdziesz, to ty nie będziesz miał odczuć do męża czy do żony, tak jak masz tutaj w ogóle. To w ogóle nie ma. To w ogóle to jest stół. To jest na potrzeby ziemi wszystko. Są te, że są doktryny apostolskie, które w ogóle krok po kroku, one są od tych najbardziej strategicznych po takie te w ogóle życiowe, nie? Bo to robią apostołowie. Tylko wiecie, to się tak nie podoba, bo to jest ingerencja. Bym mówił, to dlaczego ja tak powiem, że Duch Święty prowadzi nas? Bo ja cię prowadzi Duch Święty. Ciebie nie prowadzi Duch Święty, tylko twoje zaburzenia. Zaburzenia cię prowadzą. Ty masz zaburzenia w głowie. Ty masz duszę po prostu pogiętą jak jelita, tak? Jest napisane, prostujcie ścieżki pańskie, tak? To znaczy, wyprostuj sobie duszę. Żeby Duch Święty, który jest w tobie, mógł się prawidłowo uwolnić. Ja mówię do ludzi, słuchaj przyjacielu, ja w ogóle nie wątpię, że ty jesteś narodzony z Bożego Ducha i że ty słyszysz Pana, tylko teraz posłuchaj. Pan do ciebie mówi w duchu, żeby to przeszło w ogóle do twojego umysłu, to musi to przejść poprzez zabrudzone rury twojej duszy. Teraz mi powiedz, jak będzie wyglądała czysta woda, którą przepuścisz przez brudną rurę? Jak to będzie? Brudna. I ty masz, proszę ciebie, 60% objawienia, a 40% duszewnego zaburzenia. I takim miksem mi wyjeżdżasz, niż Pan mnie prowadzi. To ja teraz jako apostoł przychodzę i mówię do ciebie, przyjacielu. To, co mówisz, w 60% jest faktyczne, a w 40% nie. Nie kłóć się ze mną, tylko uznaj urząd. Pomogę ci przez to przejść. Ale jak tak do ludzi mówię, to ludzie mówią, nie, tak nie jest. No i widzicie. Chcę, żebyście uznali, że funkcjonują urzędy Boże. Więcej, być może wy będziecie wchodzić w miejsca urzędów Bożych.
Już nie tylko usług, ale urzędów Bożych. I też musicie zrozumieć, jakie będą wasze funkcje wtedy. Że nie wolno w ogóle wtedy stanąć w takim miejscu i powiedzieć, wiecie, w ogóle Kościół jest przepełniony takim czymś, co w ogóle ja nie wiem. Jak to. Wiecie, że tam patrzę na Kościół, nie mówię, komuna hipisowska. No. No, komuna hipisowska. O, to człowieku zasmarkani, człowieku, rodziny niepodobne, ani do armii niepodobne. Mówię, do czego to jest podobne? Do grupy hipisów, które tak chodzą, pewnie liczyć na siebie nie mogą. Jak tam ma kogoś taką, jak tam nie, coś tam w miarę, to jeszcze jesteś. Jak tutaj chodzi o to, żeby życie kładł, tak, to jest wycofka, człowieku już nie ma człowieka. Ja mówię, co to w ogóle za historia? Kościół to musi być tak zorganizowana grupa, że na jeden gwizdek my stoimy człowieku wszyscy w pionie przed Bogiem. Pierwsza, druga, trzecia rano, święta, nie święta, a nie człowieku coś się robi, nie, bo ja teraz pojechałem do cioci. Bo jakiej cioci? Po co do cioci? No gdzie do cioci? No po co do cioci? A co tam u cioci robi? Bo ciocia ma imieniny. Ja mówię, ale to co robisz z ciocią? No tak jestem z ciocią. Ty, ja mówię, ja cię potrzebuję. Ja cię do życia potrzebuję. Jak z ciocią siedzisz, niewierząco ciocią, która pieprzy ci głodne kawałki, człowieku, 80 tysięcy razy powiedziałeś jej o Jezusie, a teraz ty z ciocią siedzisz, no z ciocią, zasada Boża. Nikogo nie znamy według ciała. Zjeżdżaj od cioci, wracaj do kościoła. Budujemy w ogóle formację duchową, tak? Mamy coś do zrobienia, mamy masę ludzi, kurczę, niezbawionych naokoło. Tak? Mamy służbę wstawienniczą, mamy w ogóle rozumie, to przecież no sorry. Ale wiesz, to tak funkcjonuje myśl apostolska. A że przy tym wszystkim ludzie są jeszcze bardzo silnie poranieni na pułapie w ogóle ojcostwa i są podrzucani, to teraz jak pojawia się w ogóle gdzieś jakaś forma apostolstwa, to ludzie się w ogóle tego boją, bo myślę, że to jest zaburzony ojciec, który przyszedł, albo matka. Ja zawsze do ludzi mówię, ja nie jestem twój zaburzony ojciec, ani twoja zaburzona matka. Naprawdę, nie mam z nim nic wspólnego. Chcę złożyć wszystko do kupy i chcę, żeby to wszystko grało. A potem urzędy Boże są jak generałowie Boże. Nie są lepszymi ludźmi. Nie są ważniejszymi ludźmi. Rozumiecie? Tak jak nie jest ważniejszy motorniczy tramwaju nad jakiegoś tam w ogóle żołnierza. Tylko, że o to chodzi, że w pewnych sytuacjach, rozumiecie? Ani jeden, ani drugi nie jest w stanie go zastąpić. Ja często się na przykład patrzę, jak ludzie odchodzą z kościołów i przyglądam się, co oni zrobią. I słuchajcie, ja osobiście nie widziałem jeszcze, żeby ktoś, kto odchodzi z żywego miejsca, zbudował jakieś żywe miejsce. Ktoś, kto odchodzi w takiej formule buntu z żywego miejsca, żeby zbudował. Najczęściej jest to jakiś rozbity. I spotyka się może tam z czteroma, z pięcioma rozbitkami takimi jak on. Robią sobie taką doktrynę, siedzą w ogóle sobie, rozumiesz, przy tym i narzekają, powiem ciebie, jak było im ciężko, a że teraz też nie jest łatwo. I tak żyją. I tak spędzają resztę. Nie założą samemu czegoś. Dlaczego? Bo się do tego nie nadają. Nie nadają się. Widzisz, jak się do czegoś nie nadajesz, tak, to sobie urząd znajdź, który otoczy twoje życie pewnego rodzaju opieką. A jak jesteś urzędnikiem, to sam organizm. To bardzo proste. A jak jesteś urzędnikiem, tak, to też sobie znajdź silniejszego urzędnika. Bo to w ogóle, pamiętajcie, być wolnym to mądrze zależeć. A jak jesteś bardzo silnym urzędnikiem, to wiesz co zrób? Zbuduj zespół, rozumiesz, który będzie cię chronił. Mnie dzisiaj chronią ludzie, których sam zbudziłem. Oni mnie chronią. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która też będzie wstawiennikiem. Jeszcze ta osoba nie nadaje się do tego. Ale powiedziałem tej osobie, w ogóle bronisz mnie. I się rozkleiła, zaczęła płakać ta osoba. Tak, bronić. Bronię cię w modlitwach. Ja mówię, wiem, że nie bronię. Jesteś wstawiennikiem.
Wiem, że jesteś jeszcze osobą zaburzoną, tak? Wyjdziesz z tego, a pójdziesz dalej. Ale ja w ogóle widzę to. Ja tą rzecz widzę, tak? Ja mówię, pomogę ci to zrobić. Tacy ludzie, którzy są dzisiaj wokół mnie, oni stanowią dla mnie formację bezpieczeństwa. Ja się czuję bezpiecznie. Bezpiecznie się czuję, bardzo. Jestem zależny od ludzi i w ogóle nie sprawia mi to problemu. Nie ujmuje to nic mojemu życiu. Czuję się bardzo bezpiecznie, bardzo dobrze. Rozumiecie? Po prostu. Dlatego to jest być wolnym, to mądrze zależność. Nie wolno nam się tego bawić. Zobacz, gdzie jesteś, w jakim miejscu jesteś, tak? Ucz się korzystać z urzędów, tak? Jeżeli rozpoznajesz w sobie urząd, pielęgnuj go, rozwijaj, tak? Działaj zgodnie z tym. Jeżeli jesteś urzędnikiem, znajdź sobie silniejszego urzędnika. Jesteś silnym urzędnikiem, buduj zespół, który będzie wokół ciebie, który będzie dla ciebie wsparciem. Nigdy nie bądź sam. Rozumiesz? Nie bądź sam. Wiecie, dlaczego diabeł zbuntował w ogóle anioły i pociągnął pokolenie przed Adamowe? Bo wiedział, że sam nie da rady. Pamiętaj to. On wiedział, że sam nie da rady. Zbudował piekielny zespół. I działa przez ten piekielny zespół. Rozumiem?